ty za walkę to tam parę złotych zarabiasz, nie? Na przykład jak ja bym tak chciał z tobą, nie? Bo ty masz ten pas i na przykład ja wyskakuję, mówię, tak jak Marcin Najman, taki jest super, mój ojciec mówi, że to jest półzawodowiec. Właśnie taki jak Marcin Najman. Tak? Że on jest półzawodowiec, mój ojciec mówi, że... Szumu, dużo szumu robić, potem wyskakiwać na ring, no. Właśnie na... Ile bym dostał, na przykład za wyjście? Nie, że tak, że wychodzę, na przykład byśmy się umówili, że mówię... Ja powiem tak, chociaż Marcin Najman... Można powiedzieć, generalnie nie jest żadnym sportowcem, ale robi niesamowity PR koło siebie, więc na to szacun i to, co potrafi zrobić, no to niewielu mamy takich ludzi, no, typu Marcin Najman, tak? Co potrafią koło siebie zrobić trochę szumu i zamętu i żeby coś tam koło nich było, mówione. A... Co ty musiał zrobić, tak? No dobra, no wyskakuje, jest już walka dogadana, ile bym mógł dostać za samo wyjście? Myśmy się tam ugadali, że w pierwszej rundzie, ty mnie wiesz, na początku dotykać szybkie, ja się... Na początku dwa szybkie, no i później przerwa na złoty ząb. Nie, to ja bym zrobił inaczej, zrobił jak Andrzej Gołota. Wyszedłbym, a za chwilę oni by mówili, Andrew, you lose, a ja mówię, nie. Nie, nie, nie obrażaj Andrzeja, proszę cię, przy mnie przynajmniej. Ja bardzo Andrzeja szanuję i dla mnie jest to... Znaczy ja też wstawałem i do tej pory będę wstał. Ja do tej pory mam wielki sentyment do niego i poznałem go troszeczkę bliżej. Dla mnie jest to niesamowita postać i to, co się tam działo, tylko on może nam opowiedzieć, co się wtedy stało, tak? No ale na przykład jakbym tak, byśmy się umówili, że nawet pierwszej rundy mnie nie przeboksował, tylko lecimy do ringu i na przykład ja się umawiam, Krzysiek. Ty mnie bierzesz, dotykasz lekko, jak gleba od razu mnie tego, no ile mógłbym dostać? 100 tysięcy? Znaczy, to moglibyśmy zrobić na odwrót, to byś dostał pewnie, no dużo mniej, no 100 tysięcy na pewno byś nie dostał, bo nie ma za co, nie macie nigdzie w rankingach, jesteś nobody, tak? Pokazałeś ja się gdzieś na walce albo coś takiego? Rekord taki, zero warg, zero wygranych, zero przegranych, zero... No właśnie, musiałbyś mieć dobry rekord, to po pierwsze, dobry bilans, żeby gdzieś tam dobrze się pokazać i jeszcze dobrze zarobić, no tak ci powiem. A ja bym chciał zacząć trenować. Na odwrót. Przypuśćmy, ty wychodzisz, wtedy jest przebicie, przypuśćmy, 1 do 30, jak ty wygrasz ze mną, to jest sobie złotówkę i wygrywa 30 zł, tak, na przykład. A, jakiegoś milionera trzepną. I wtedy moglibyśmy... To możemy tak zrobić, ty. Moglibyśmy zrobić deal, no ale... A to gdzie? To może w drugim wcieleniu. To jeszcze mam takie jedno pytanie, bo ja mam tu kolegę. Widzisz kolegę? Podejdź no tu. Podejdź, młody człowieku. Kolego, przedstaw się. A w okularach nie można bić ludzi. Stantek Pas. Jak? No, Stantek Pas. Miło. I teraz tak, kolega szuka... Krzysztof. A jak on szuka? Krzysztof. Krzysztof? Może być Krzysztof. Ty nie znasz? Nie. Kolega nie ogląda telewizji, tak. Kolega przyszedł wyrwać dziewczynę. I teraz jakbyś mógł takie trzy męskie rady powiedzieć, co musi zrobić, żeby wyrwać tutaj kobietę. Pomijając fakt, że trzeba mieć dobry zasób portfela i tak dalej. Albo to mam bajerę. No i co musi powiedzieć? Albo udawać, ja nie wiem, no ja nie znam się na podrywaniu kobiet, no. No jak się nie znasz? No jak się nie znasz? Ja nie znam się. A pan by na mnie poleciał? Nie gustuję w mężczyznach, to tak powiem. No ale jak się nie znasz, jak musiałeś swoją żonę jakoś wyrwać? Przecież sama nie... Ale to było 9,5 roku temu. 9,5, no. Ale musiałeś jakiś bajer. Coś tam zagadali. No tak powiedz, jak swoją żonę wyrwałeś i może on to zastosuje. Długa historia. Aha, czyli to etapowo. Dokładnie. Rozumiem. Nawet spotkałem ją 3 lata przed jakby poznaniem się już tak na stałe. 3 lata wcześniej. No i tak jakoś wiesz. A, czyli ty musisz tu spotkać i za 3 lata wrócić. No jak już wróci za 3 lata, to później co powiedzieć? Ale... Podejść i tak. Cześć maleńka. Czy co? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Ja się nie znam naprawdę. Mogę zadać pytanie? Tak, zadaj. Ja mam takie pytanie, może prywatne takie. Jak pan nie chce odpowiadać, to niech pan nie odpowiada. Bo ja jestem ciekaw, jaką pan pozycję seksualną lubi najbardziej? Moglibyśmy otworzyć kamasutrę i pooglądać, no. Pan. To już zostawię to dla siebie, okej? Okay? Jak... Nie mogę, wielka tajemnica, naprawdę. Wielka tajemnica, wielka, ogromna, naprawdę. Nie mogę, nie. Ale tak bliżej 6-9? To nie byłaby tajemnica. Ale bliżej 6-9 czy 0-1? A lubisz? To lubię. No 6-9. Że tak ja nie znam. Akurat 6-9, no a co to jest? A co to jest 6-9? Bo ja nie wiem. Co to jest? No nie wiem. Głowa tu w ten i tu każdy ma inną głowę. Nie w tym kierunku to trzeba.
pierwsze słyszę. Nie wiem, nie znam się. Naprawdę. Ja się nie znam na uprawianiu seksu po prostu, idę, wiesz. I co, boks i tylko tyle? Zawsze tak jak bokserzy stają, nie? Do walki? To jak to oni robią? Jakoś tak? Tak. Nie, tak robią. Nie, to mierzonko robią takie, nie? Możemy sobie zrobić to mierzonko. Ale nie pochylają się do przodu. A jak robią? Tak. Stoją. No mierzonko, zróbmy to mierzonko, nagrajmy. Ja bym się bał trochę, ale... No w ringu staniemy. Znaczy pójdę do pura, pół roku staniemy. Dobra, jest deal, staniemy za pół roku, tylko do pór, znaczy nie będę reklamował tu siłowni, pójdę, popakuję trochę handelki i się zmierzymy. Biceps, biceps. Tak. Biceps. Tak, nie ma lipy, hardkorowo.